Cześć, cześć, witam wszystkich na afterparty z Rise of the Tomb Raider. Tak, witam po przerwie tych, którzy zostali. Witamy, witamy. Ja przyniosłam ze sobą małą przekąskę ciastową. Będę wam teraz robić smaka. Ciasto cytrynowe. Dziękuję. Tak, to moje ciasto. To, które piekłam ostatnio. Misia. Ja też chcę pizzę. No, tylko trochę jest zbyt kwaśne. Muszę je poprawić. Ale ogólnie jest spoko. Czy ja nie słyszę dźwięków, czy... A nie, jest dźwięk, dobra. Myślałam, że dźwięków nie ma. Może na dzisiejszy czas zmienimy trochę strój? Może rogata Lara była? Zmienimy na coś innego. Nie, to było. Nie, obecnie nic nie czytam, bo nie mam czasu. Powinnam czytać dalej Mass Effect, ale teraz muszę się uczyć więcej do testu z japońskiego, więc... Można pić galaretkę? Nie wiem, jak się rozpuści, to być może, ale nie wiem, czy to takie dobre. Kurde, gdzie były te stroje? Nie ogarniam tego. Broni. Dobra. Co tu było? Jakiegoś pioniera. Wygląda dziwnie. Rogata larka. To jest całkiem fajne. Nie wiem, co to jest. Aha, kurtka weterana. Kurtka ocalałych. Czekajcie, bo chcę zobaczyć, co ona tu ma. Niebieska bluza. A, współczuję, szef. O! To jest bardzo fajne, aczkolwiek nie na te klimaty. Szara bluza. Co tu mamy? Szpiega. Nie, szpieg wygląda beznadziejnie. Skórzana kurtka. O co chodzi w grzyby? Kurtka zimowa. Tak, wiem, że lagi. Zaraz będzie dobrze. Tak, niestety znowu się psuje. O, starożytna szpica. To naprawdę interesująco. Nieśmiertelny strażnik. Mogę być strażnikiem. Okej. Okay. Będę się ją jakoś obrócić? Nie. No, you know, niestety
Te problemy chyba raczej nie ustąpią. Przynajmniej póki co. Cień nocy. Okej. I strój łowczyni. W kwietniu mam urodziny. To ja bym wzięła albo tego strażnika, albo ten szpic. Wygląda interesująco. Dobra, weźmiemy to. Nie, nie sądzę, żeby to działało na zasadzie, że jestem nieśmiertelna. O, pewnie tylko tak. Interesująco. Dobra, luknijmy na mapę. Co my tu mamy zrobić? Ale tu mamy wszystko odkryte. Po co ja się tu przeteleportowałam? Mamy wyzwanie z plakatami, ale... Kurczaki. Wyzwania to jest najgorsze, bo jest bardzo ciężko to... Gdybym się tu przeteleportowała, to mogłabym zjechać chyba tu gdzieś. Mi się wydaje. Nie, no to już lepiej teleportować się tutaj. Bez sensu, bo co ja tu przyszłam? Nie mam pojęcia. Lara wojowniczka. No. Szybko podróż. Co my tu? Urodziłaś się w Prima Aprilis? O kurczę. Dobra, dobra. Jak butek, nic cię nie ominęło. No, oprócz lagów oczywiście. Dobra. Teraz, gdzie jest ta skrzynka? Bardzo mnie interere. Jest tam wysoko. Okej. No dobra. Może jakoś tam dotrzemy. Jakoś musi się dać. Lagi takie śmieszne. No może dla niektórych. Nie, ona jest na dole. Nie wiem, mam tam zejść. Jak ona niby jest tu na dole? Ona musi być w jakiejś jaskini. Z kontynuacją teraz 2013, tak. Więc teoretycznie wypadałoby zagrać w Tomb Raidera 2013. Wygląda jakbym w tej jaskini miała wejść do skrzynkę. Kurczę.
Strasznie cicho mam te dźwięki. Bo ja muszę tu rozwalić to. Dobra, nie, to chcę. A mogę wykonać? Kaboom! Zobaczmy, co tu skrywają ciekawego. Tajną skrzynkę na pewno. W 2013 śmieszył dialog ludzi Matiasa, jak silnik naprawiali. O kurczę, to ja już nawet nie pamiętam. Element strzelby automatycznej. Okej. Okay. Jest tu jeszcze coś ciekawego? Chyba nie bardzo. Dobra. Byśmy się musieli tepnąć tutaj. To może nie obóz zaznaczę, tylko to. Taka mała jaskinka. Nic nadzwyczajnego. Najgorsze jak to obłęki powiedzą. Aha. Howard, no... Raczej nie bardzo, bo na Twitchu to z racji tego, że nie mam partnerstwa, to raczej nawet nie sądzę, żeby było lepiej niż tutaj. Może tak. To był ten sklep, nie? Dobra, to jest tam wysoko znowu. Dobra, czekajcie, no. Jak ja mam teraz tą wysoko znowu wejść? Aha. Dobra, spadamy na dół. No JadeFix w moim przypadku to tym bardziej nie wchodzi w rachubę. Zakładanie nowego konta. Okej. Okay. Ach, te bugi. I'm loving it. A jak ja mam się... kurczę, dostać? To jest takie problematyczne. To już chyba lepiej przez obóz. No i dlaczego nie mogę tego zaznaczyć? Jaskinia obóz. Matko, matko. Aha, bo tu są ci panowie. Dzień dobry. Spoko. To było szybkie. Do widzenia. Jeszcze jakiś pan? No kurczę, teraz mnie będziecie atakować, jak ja tu maksuję tą Raidera. Nie mam czasu na zabawy z wami. Gdzie? Gdzie mi tu pilnujecie? Ja tu nie mam na was czasu, ludziki drogie. Okej. Okay.
Pan się tutaj bardzo ciekawie zwiesił. Dobranoc. Ja mam pytań. Może teraz będę mogła sobie zaznaczyć obóz? Nie. Nie ogarniam tej gry. Bug time. No, dokładnie. Zawsze tak jest. On jest... gdzieś tu ten obóz. A dobra, pani to nie rozumiem tej gry. Czasami. Idziemy tutaj. Tutaj na pewno był obóz gdzieś. So much interesting ściana. Dobra, dobra. No właśnie, Asia, wstawiałam pana, który, że tak powiem, którego, ale ten pan był zabity, a mimo to po prostu stał w tej pozycji i tak mu się zostało, że tak powiem. Dobra, wieża komunikacyjna, tak, poproszę. Teraz możesz skończyć się przyglądać tej ścianie, bo cię zastrzelę. Kubu, tak myślałam, ale na razie nie mam jakiegoś na oku custom. Czy ten zestaw survivalowy? Aha, on jest tam. No dobrze. O. Dziękuję. Ciekawy mnie temat Konstantina w tej części. Nie wydaje mi się na kogoś, kogo ludzie będą słuchać. O, teoretycznie. Ja sądzę, że bardziej działało to na zasadzie kasy. Im więcej zapłacimy, tym więcej dla nas zrobisz, ale... Z drugiej strony... Scenariusz Rotra jest taki trochę, powiedziałabym, nie za dobry, delikatnie mówiąc, więc zapewne mam masę dziur jeszcze, o których nie wiem, więc... O, właśnie, zajrzymy do tego sklepu, bo ja w sumie nie zaglądałam tam od czasu, kiedy go odkryłam. Może warto coś kupić jednak. Dzień dobry. A co tu mogę kupić? Aha, tą wciągarkę chciałam kupić. Gdzie ona była? Jest tłumik do pistoletu. Wciągarka linowa. Dobra. U Zuzi i Artemisa wszystko w porządku. Zwalam na szybką wspinaczkę po linie. Będąc na linii, przytrzymaj E, by aktywować. Okej. Mam nadzieję, że będę pamiętać. Granatnik do karabinu. Nie wiem, weźmiemy to. Lubię granatniki. Automatycznie montowane na wszystkich karabinach. Okej. Co to jest? Celownik laserowy. Co za tajemnicze pudełko? Strój komandosa. Okej. Narzędzie do... O kurcze! Ja mogłam to kupić. To by mi się przydało. Tak bardzo źle. Tak bardzo źle. After party będzie trwało tyle, ile będzie mi się chciało. O tej scence po napisach? No nie wiem, to... No,
nie była jakimś wielkim zaskoczeniem. Ja nie czułem się jakoś bardzo super. Nie chcę też za dużo spoilerować, bo mogą tu być osoby, które nie grały albo, no nie wiem. Tak, lubię granatniki. Gdzieś tu miałam jeszcze chyba te monety, czy nie? Co to jest? Nie, to jest wyzwanie z flagami. O, kurczaki. Co nam brakuje w tym? Aha, wyzwania. Skrzynie mamy wszystkie. Skarby, skrypty nam brakuje. Artefakty. Dwa dokumenty. Dwa freski, zestawy. Skrzyni z monetami. No tu nam na przykład brakuje. Tu nam dużo brakuje. Dobra, to musimy się tepnąć znowu. Do widzenia panu. Aha, nie tym wyjściem. No, papa sampo. Chcę na szybką podróż i teraz chciałam. Tu możemy pójść. Do gułagu. A nie, i ładunki wybuchowe. No, w sumie i tak nie będę miała za bardzo możliwości, żeby się tym pobawić, bo przeciwników to już prawie tutaj nie ma. Czasami się tylko zdarzają. Ale skoro jest. No, może jeszcze będziemy mieli okazję, żeby kupić te monety, bo chciałam to ulepszenie kupić. Dobranoc wszystkim, którzy idą. Tak, wszystkich zabiłam. Raider Anniversary 2. Custom. Może być ciekawie. Jest gdzieś tam. Pytanie, jak tam dojść? Aha, tędy nie dojdę. Co mi tam bzyczysz w telefonie? Jej, to tutaj. Jarek, zrzuciłam rogi na cześć tego zaczerpistego stroju starożytnego. Nie wiem skąd, ale tak. Teraz gdzie to jest? Daleko. Teraz pytanie, czy tędy dojdziemy? Chyba tędy. O. Ściny. A, tutaj jesteś. Czasu, a poza tym zastanawiałam się, czy ten challenge nie przenieść gdzie indziej, ale. Ale na razie i tak nie ma czasu na to. No dobra, to musimy trafić teraz z powrotem do obozu. I iść gdzie indziej. Gdzie nas chcą. Lara, wciągaj się. Najgorsze będą te wyzwania wszystkie do robienia. Bo tego sobie nie mogę zaznaczyć na mapie. Gdzie jest ten obóz?
Jeszcze jakieś lagi? No. Tak, jem ciasto. Tamten był chyba lepszy, moim skromnym męskim zdaniem. No to masz pecha. Bo ja mam kaprys na ten strój. Chyba tu potrzebowaliśmy. Stacja rozrządowa? No papa, Wojtek. No fakt, fajny jest ten dźwięk skrzypienia śniegu. Fajnie tak, jak Lara się zatapie w tym śniegu. No, Kubutek, ona taka bardziej okrąglutka tutaj się wydaje. Jakby przytyła na twarzy. Oj, tam nie zna granic. Ja jestem raczej rozsądna. Tak myślę. Co my tu chcemy? Chcemy artefakt i zestaw survivalowy. To jest gdzieś tam. Króliczki biegają! Nie będziemy mordować dzisiaj. Na razie przynajmniej. Czy the close your eyes jest spolszczenie? Nie sądzę. Przynajmniej nie widziałam. Aczkolwiek kto tam ich wie. To jest artefakt. To nie. Jak się do niego dostać? On jest w tym budynku? Aha, tu jest dziura w tym. Spoko. O, to też coś jest. Aha, to jest pociąg, tak swoją drogą. Dobra, zobaczmy, co to za artefakt. Someone's rosary. These o. beads have been worn away almost to nothing. Różaniec, ale ładny. Fajne, podoba mi się. Dobra, mamy różaniec, możemy się iść modlić. Dobranoc, Sonina. Tęczowy nick, i co jeszcze? Tu mamy jeszcze mnóstwo rzeczy. Co to jest? Aha, fresk. O kurczę. Dobra, najpierw artefakt, on tu jest po drodze. On jest gdzieś tam. Ja mogę jakoś tędy przejść? A nie, bo to jest obóz. Teraz nie wiem, czy... Ja mogę tędy jakoś wejść? Nie bardzo. Nie, to chyba tędy nie przejdę jednak. I ile lat ma Artemis? 2 lata albo 3. Już nie pamiętam. Ten artefakt jest tam. Nie, bo jak zjadę tędy, to wrócę do tamtego poziomu, a ja muszę iść tędy. Czyli muszę iść obok obozu. Okej. Okay. Nowy pomysł na emotkę do subskrypcji Avril Lavigne. Okej. Okay. Pomyślę o tym, pomyślę. Ja mam teraz tam przejść.
To jest to miejsce. Ja tu byłam w ogóle? Chyba musiałam tu być. A, tu jest ta rozwalona ściana. Dobra, ten artefakt gdzieś w tamtą stronę. Nie mogę tędy jakoś. Czy to jakieś wyjście stąd? Czy to było to więzienie? Nie pamiętam. Gość, jeśli ktoś wpadnie, to może tak, ale. Ale nic takiego na razie nie planuję. Tu jest jakaś szafka. Tu mogę wejść. Aha, bo muszę. Musiałam mieć tutaj ten wytrych, żeby tu wejść. Ale tu kurde. Powietrze nie tamtego. Dobranoc. Identyfikator jednego z więźniów Gułagu. Okej. I mamy szafkę i jeszcze zestaw. Przytrzymaj. Okej. Będą jakieś ninja live'y? Nie wiem. No w sumie trochę ten live jest taki ninja, chociaż. Chociaż informowałam o nim już wcześniej, więc. No trudno to nazwać ninja. To jest dziwne ta mgła akurat w tym miejscu. Dobra, teraz potrzebujemy tego. Gdziekolwiek to jest. Iść w tamtą stronę. Chyba musimy wyjść. A, tutaj. Jaki level brot podobał ci się najbardziej? W sumie to, nie wiem, tutaj trochę ciężko nazywać to levelami, bo to jest taki jakby lekko półotwarty świat. Ale jeśli chodzi o miejscówki, takie lokacje, to oprócz tych opcjonalnych grobowców, to chyba najbardziej Kitiesz mi się podobał. No, papa nadzwyczajny. I tutaj jacyś przeciwnicy są. A my potrzebujemy tu do fresku się dostać. Teraz pytanie, gdzie to jest? I know Constantine thinks so. But no way. There's no way one woman is the source of all these problems. Gdzie to było? Dobra, dobra, tam. Wy już coś tam gadacie. Złego o mnie. Asa, cieszę się. Mój ulubiony przedmiot w podstawówce? Ojej, ja tego nie pamiętam nawet. Tutaj chyba nie ma wyjścia. Było więzienie tylko. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co było podstawowcem moim ulubionym przedmiotem. To było tak dawno temu. Dobra, więc tędy się nie dostanę. Pytanie, którędy? Tędy zjadę na dół. Nie, to tutaj nie mogę zjechać na dół. Tu jest jakaś linia łącząca. Muszę się tu cofnąć. Tu i tu. I teraz jakby na lewo? No one see the incursion, have they?
Byłam. Nie ogarniam tego. Pewnie środowisko to... Nie, ja nie przepadam za geograficznymi przedmiotami. A tu jest dziura! Jesus! Czytam komiksy związane z Tomb Raiderem? Nie, nie mam komiksów i nie wiem, jak je zdobyć nawet. O, i tu gdzieś powinna być ta linia łącząca. To chyba tędy. Albo i nie tędy. No ale muszę tam pójść. Co im zrobić? Ja tu weszłam od złej strony i już nie wyjdę stąd, tak? Co? E? Gdzie E? Nie mogę się tam wczepić jakoś. No bo to są streszczenia, które wyjaśniają, co się stało pomiędzy TER 2013 a Rotrem. No widziałam, aczkolwiek nie czytałam tego. Ja bym wolała te komiksy z dawnych czasów. Dobra, mapa. Może ja po prostu ze złej strony tam idę. Może musiałabym się cofnąć i do tego drugiego obozu pójść, bo nie wydaje się, żebym mogła wejść. Smutek. Dobra, teraz gdzie ten obóz był? Coś się ominęło? Ja nic nie wiem. Jak w Zelara w tym kubraczku, to kojarzy mi się serial Czterej Pancerni i Pies. No wiesz. Widok na kompleks. Dobrze, może być. No właśnie, możemy zrobić sobie przerwę. Czemu by nie? Na toaletę. Luna Puff, dlaczego masz nadzieję, że nie ma tu nikogo normalnego z Sosnowca? Ja nic nie chcę mówić, ale ja jestem połowicznie z Sosnowca. No papa, arbuzowy potworek. Tak. Sik, przerwa. Dobra, to 5 minutek przerwy i wracamy.
Okej, wracamy powoli. Co tam śpiewacie po czatach za piosenki? Chcemy zestaw survivalowy. Tak, na sam początek. Tak, jesteśmy! Jej! Tak, dalej uczę się japońskiego. Tu mamy wejście do krypty razem z monetami. To jest na dole. Z tego co widzę i to tak tam bardziej. Mam stąd zjechać. Nie ma sensu używać E. Tak, miałam stąd zjechać. Teoretycznie gdzieś blisko. Teoretycznie tylko. Śpiewamy Frozen. No ładnie. A, tu jest ten martwy pan. Jak ja mam tam wleść? Tędy nie wejdę. I tym bardziej. Nie no, butelki nie chcę. Chlać nie będziemy. Na razie to ja się... Właśnie. Ale tu mam jakiś zestaw subwalowy, to sobie wezmę ten zestaw. Wow. Gdzieś tu. Jak się aktualnie zapatrujesz na Ajona? Howard! Obecnie nie mam czasu. Luna Puff, nie! Coś ty! Jest tyle żartów z Sosnowcem, że już po prostu to już spływa po mnie jak po kapce, nie? Ja tylko tak sobie żartowałam. Spokojnie. Co do Iona, to no, no nie mam czasu po prostu na to. Obecnie, więc... Jak ja mam te wejście do krypty znaleźć, to... To jest gdzieś... No tu nie mogę wejść. To jest tajne przejście! Kurde, nie spodziewałam się. O, coś tu można wykopać. Nie, nie, na razie się nic nie zmieniło w tej kwestii. Jak już mam czas, żeby pograć coś dla siebie, to właśnie albo... no, grałam teraz w Rotra, nie? A poza tym... To grywam na multi w Mass Effect ostatnio, więc... Więc... To tyle w tej kwestii. Aha, to są te monety, znalazłam. Dobra, mushroom, mushroom. Tu coś mogę wykopać. Więcej fajnych rzeczy. No ja w Mass Effect właśnie grywam na multi ostatnio więcej. Z Jarkiem mamy możliwość w końcu się połączyć. Więc w to gramy. Poza tym chciałam w końcu po raz kolejny skończyć pierwszą część Mass Effect, ale... no. Ale to jeszcze czeka.
sobie grzecznie na odpowiedni czas. Kokos of Nesia, the astronomer. Okej, okay, no już greckiego chyba bardziej nie rozwinę. Poziom 7 to max. Puśćcie kobietą. Zjadnąłam. Tam coś tajnego jest. Tu coś jest? Nie. Te lodowce. Jakieś tutaj kombinacje. Jak ja mam to przeskoczyć? Aha, tak po prostu. Spoko. Gofry czy naleśniki? Naleśniki. W przyszłym tygodniu nie będzie mnie chyba na żadnym live'ie. O, smutek. Czemu? Co jest w przyszłym tygodniu? W ogóle, czekajcie. Przyszły tydzień. Aha. Nie, no chyba nic nadzwyczajnego nie będzie. Prawdopodobnie będę przenosić live'a z piątku na niedzielę, bo jest mówiona. Ale to jeszcze informacja będzie na YouTube. W każdym razie. Brakuje ci multi z TR 2013 w ROTR? Tak. Brakuje mi, myślałam, że będzie tutaj multi, ale niestety nie pokusili się o to, więc... Nic to. A prophet must have his followers. Kokos of Nicaea was one of the prophets first. Branded a heretic in his home city. Którą część Mass Effecta gramy, ale w sensie na tym bulki? Howard to w trójkę. Bo tylko trójka ma bulki. A, urodziny w poniedziałek. Rozumiem. Jak potrafisz narysować gejsze, to ja jak najbardziej czekam na wszystkie fanarty od was, więc jeśli chcecie, to zapraszam. Uwielbiam wasze rysunki. Jakub, ostatnio nagrywałam z Mary, Blady Trapland. Się okazało. Dobra, bla bla bla. Czy to znaczy, że zaliczyłam tą kryptę, czy coś tu jeszcze jest? Czy te krypty się jakoś tu odznaczają? Wygląda jakby to coś miało jeszcze być. Tam na dole na przykład. Dobra. Tu maszrumów nie zbieramy. Dostępne przedmioty w sklepie. Spoko. Może w końcu będę mogła kupić ten tam. Coś tu jeszcze mogę zrobić? już Jarek, już zły. To tajne. To tajne. Nic ci nie powiem. No, dobranoc, Wojtek. Cierpliwość do rysowania. I teraz nie wiem, czy ja coś ominęłam. Kurde, bo ta krypta jest taka dziwna. I tu byłam?
Ja już sama się zgubiłam w tej krypcie, nie? A tu coś jeszcze jest. I tam coś jeszcze jest. No. Dajcie mi wszystko, co w tej krypcie jest. Jesus. Dobra. Mieliśmy nie mieć sekretów przed sobą. Oj tam. Jakie sekrety? Już się nic nie powiedziałam. No, a tu się nie mogę wejść. Kata! Ale znalazłam daleko w tej krypcie. Tylko to nadal chyba nie jest wszystko. Ja nie wiem, czy... Czy ktoś, kto grał, może mi powiedzieć, czy te krypty się zaliczają, to znaczy wyszarzają, jak już zbiorę wszystko, czy... Czy one... Tak czy siak będą, bo ja nie wiem, czy ja mam czegoś tu szukać w ogóle jeszcze. Ja już tu nic nie ogarnę w tej krypcie. Jest za głęboka. Tu byłam. Tu... Nie wiem, czy byłam. Koty mi szaleją za... Za mną. No, Pepa Kubutek. Oj, Jarek. Nie umówiłam się z żadnym facetem, jeśli o to ci chodzi. One chyba zostają białe. Aha. Czekajcie, bo tu nie ma zaznaczone ukrywania, skrzynie, skarby, skarby, skrypty. Nie powinnam tu czegoś znaleźć w tej krypcie, bo tu już drugiej chyba nie ma. Tu powinnam mieć skarb w tej krypcie. Czy ja tędy wlazłam? No, tędy wlazłam. Oj, tam szkoda faceta. Jesteś tak daleko, to nic mi nie zrobisz, tak czy siak. No teraz nie wiem. Czy tu ma być jakiś skarb w tej krypcie, którego ja nie znalazłam? To zło. Ta gra jest frustrująca czasami. Ja tu powinnam coś znaleźć, czuję to. Dobra, tego się puść. Tu byłam. Tu. Aha, to prowadzi dookoła. A to? No właśnie, wiedziałam, że tu mnie nie było. Poczekam, zemsta podobno smakuje najlepiej na zimno. No właśnie, sarkofagi. Tak też myślałam, że coś tu muszę znaleźć, bo to tak... sobie ta krypta by nie była. Jej! Mamy odblokowany łuk. Dobra. Jakoś zazwyczaj nie miałam problemu ze znalezieniem tych sarkofagów, dlatego tak się dziwiłam, że nie mogę nic znaleźć tutaj. Dobra, więcej monet. Okej. Okay. Mamy skarb. Nie, czyli te krypty się wyszarzają jednak.
gdzie je zbierze wszystkie. Jednego dokumentu nam brakuje na tym terenie. Nie mam pytań. Tutaj też są kredyty, jak masa tak. No, coś w tym jest. Teraz, którędy do wyjścia, nie? To jest pytanie. Chyba tędy. Łoki. To wyjście było tędy. Dobra. Jej! Mamy wyjścia, super. Ta krypta była tak ukryta, żebym w życiu chyba się nie domyśliła, gdzie jej szukać tutaj. Specjalnie tak zacieniona. w tych skałach. Dobra, to potrzebujemy teraz się dostać do tego fresku nieszczęsnego. On jest gdzieś tam. Ja narysowałam ala kocią łapę. Gram na klawiaturze. To tak daleko. Dobra, ale damy radę. Damy radę. O, strzały darmowe. Poproszę. To by stał. O, lewitująca puszka. Widzicie? Ach, ten Tomb Raider. Więc tutaj są jakieś przeciwnicy znowu. No nie, i to ten z tym. O właśnie, granatnik. Sprawdźmy nasze granaty. A masz granatem. Ale fajnie. Jej. Granaty najlepsza. Co cię ominęło? Chyba niewiele. Granatnikiem się bawiłam. Szatan opętał puszkę, no. Tu nie. Coś tu jeszcze zostało? Chyba nie. Dobra. Którędy do freska? Nie, że tędy. Czemu ja puszkę trzymam w ręce? Tutaj jest ten fresk. A, czemu ja go nie przeczytałam? Przecież przechodziłam tędy. Stary radziecki plakat. Lenin żył, Lenin żyje, Lenin będzie żył. Interesująco. Granaty, jej. O, nadzwyczajny. Fajnie, że wpadłeś. Dobra, teraz musimy się tutaj trochę przenieść do jakiegoś obozu. Nie pamiętam, dokąd to prowadziło, ale chodźmy tędy. Czy to miejsce nie było w Tomb Raiderze 2013? Nie wiem, ale te miejsca ogólnie są bardzo podobne. Znaczy, nie.
Na pewno nie było go w Tomb Raiderze 2013, bo tamten Tomb Raider działo się na wyspie. Ale no, te miejscówki są do siebie strasznie podobne niestety. I to jest takie trochę smutne, no bo wszystko wygląda całkiem podobnie. A, no i lądujemy tutaj. O, tak jak myślałam, że przyszłam tutaj ze złej strony. Dobra, trafimy do obozu i się przeniesiemy. Ja bym chciała do tego sklepu jeszcze. Zaraz ogarniemy, gdzie to było. Granaty najlepsze na zimową handrę. Tak mówisz. To już nie te czasy, kiedy czekolada wystarczała, tak? Teraz już muszą być granaty. Ośnieżone włosy? Tak. Jako, że pada śnieg, to ma ośnieżone włosy. Tak klimatycznie. No, to jest fajne. To są fajne właśnie takie niektóre ciekawostki. Takie drobiazgi, które no, poprawiają ogólny wygląd. Gdzie był ten sklep? Tutaj. Dobra, to musimy iść tam na górę. No cześć, Ano. Aha, ten sklep jest zaznaczony, no nie widziałam. Tak, chcemy podróż tutaj. Malisara, nie tylko tobie się kojarzy z The Last of Us i w sumie to skojarzenie u mnie wystąpiło na przykład bardzo wcześnie, bo kiedyś oglądałam jakiś materiał wczesny z Rise of the Tomb Raider, gdzie prezentowali gameplay z gry, w którym Lara właśnie się skradała, rzucała tymi puszkami, różnymi takimi, wiecie, koktajlami Mołotowa i tak dalej i skradała się za przeciwnikami. I to mi tak strasznie w tym momencie przypomniało The Last of Us, że myślałam, Boże, ja oglądam Tomb Raidera czy The Last of Us? Bo już nie wiem. To mi się akurat właśnie nie podoba w Tomb Raiderze, że on idzie w taką dziwną mieszankę akcji ze skradanką. To nie jest fajne, bo Tomb Raider zawsze był taką typową akcją, gdzie Lara po prostu wpadała, wybijała z wszystkich i było pozamiatane. I nie bawiła się w żadne puszki, nie wiadomo, koktajle, inne dziwne rzeczy. Więc no ja i tak się nigdy nie skradałam tutaj zazwyczaj. No tylko jak mi kazali używać tych puszek, to ich używałam, ale tak to mi się nie chciało. Więc wpadałam, zabijałam wszystko i tak. Czy ja już mogę to kupić? Nie! Fuck you. Nie, widzę cię. Dobra. Dobra, czekajcie. To co my tu jeszcze możemy zrobić? Brakuje nam tutaj skrzyni z monetami, ale ja nie mam pojęcia, jak się tam dostać. To tylko jednego nam brakuje? Jednego dokumentu nam brakuje. Gdzie ten dokument? No shit. Gdzie jest? Tu nam brakuje zestawu survivalowego. Ten dokument nie jest chyba odkryty. O matko. Nie mówcie, że ja muszę przeszukiwać wszystko w poszukiwaniu tego jednego dokumentu. To jest straszne. Dobra, musimy się tu przenieść, tak czy siak. Co? Jakiej historii piszecie?
Jarek, o co chodzi? Ja się skupiłam się na innych rzeczach. Cześć, Mieszko. Dobra, chcę tą skrzynię z monetami, gdziekolwiek ona jest. Tam gdzieś na dole. Jarek to czasami tak dziwnie działa, nie wiem czemu. Jest tam na dole, jak ja mam się tam dostać na dół? Matko, dobra, tędy chyba. Się już puścić. Za daleko zjadę. I dupa. Turbo badacza. Tak, pole, nie wiem. Rozwalić wszystko tam, gdzie leci. Nie bawić się w skradanki. The Last of Us to może jeszcze tak pasowało bardziej, no i ogólnie... nie wiem, nie przeszkadzało mi to aż tak, chociaż no po prostu nie umiem grać w skradanki, więc... średnio mi to wychodziło, ale... Ach, nie chcę spadać. Ale mimo wszystko, no nie wiem, do Tomb Raidera po prostu mi to nie pasuje. Też. Jakie są twoje wspomnienia związane ze szkołą? No nie wiem, no raz pozytywne, raz negatywne. Zależy.
Błagam, niech mi ktoś powie, jak ja mam zdobyć te głupie monety stąd. No, już 23. Ten czas szybko leci. Moja ulubiona część Tomb Raidera? Tomb Raider 2. I to jest 39. To wygląda tak, jakby to było w tym grobowcu. Ale nie mogę go zaznaczyć. Tędy do niego nie przejdę. A tu jest jakiś dokument. Co to jest? A to jest mapa. Tu obok obozu mam dokument. Ja pierniczę. Dobra, będziemy mieli 100%. Ale to ja go wcześniej nie widziałam, czego tam po prostu nie było. Nie ogarniam. No. Lara! Kurde! Weź się! Weź się! Grałam w Lola. Obecnie póki co nie gram. Hundreds of nasty-looking soldiers, no insignia, no nothing. All holed up in this old Russian facility. Looks like it was one of those awful prisons. Na mapie kulka z XXX to są te monety bizantyjskie. Za nie można kupować w sklepie różne rzeczy. Nie pierniczek, tylko ja pierniczę. Ale nie mam żadnych pierniczków. Niestety. Ha, to dotyczy Johna w ogóle. Johna to tak wciśnięty w tą grę na siłę totalnie. Moim zdaniem zupełnie bez sensu. Dobra, co mi jeszcze odkryło na tej mapie, że tak powiem? I tak nie bardzo widzę. Jeszcze ten zestaw survivalu mi został. To już mamy prawie wszystko. Został jeden survival. Skrzyni z monetami mamy mało. Tu wygląda na to, że będzie mi więcej. Ale nie mam pojęcia gdzie. Tu mi brakuje. Nie wiem jak się tu dostać. To mi spędzi sen z powiek. Nie wolę polskiego dubbingu. Nie lubię polskiego dubbingu w Tomb Raiderze. Dobra, zrobimy jeszcze z 5 minut przerwy może. I za chwilę wrócimy do tych monet. Przy okazji, jak wiecie, jak się tam dostać, to dajcie znać. Na czacie to poczytam. Dobra. Także widzimy się za 5 minut.